Pierwszy chory to 60-letni mężczyzna, skierowany do naszego szpitala z powodu objawowego zwężenia lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej. Pacjent z wieloletnim wywiadem miażdżycowym, wielokrotnie podawany procedurom rewaskularyzacyjnym w zakresie tętnic kończyn dolnych z powodu objawu chromania przystankowego. Pacjent doznał udaru lewej półkuli mózgu, był hospitalizowany w jednym z krakowskich szpitali w oddziale neurologicznym, gdzie ustalono rozpoznanie. Zostało to zrobione w oparciu o badanie ultrasonograficzne oraz tomografię komputerową z kontrastem. Dzięki odpowiednio wcześniej prowadzonemu leczeniu i sprawnie prowadzonej rehabilitacji uzyskano ustąpienie większości objawów neurologicznych, praktycznie ograniczonych do drętwienia w zakresie kończyn górnych w tym momencie. Pacjent został zakwalifikowany do wewnątrznaczniowego poszerzenia lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej. W wyborze sposobu postępowania również miały udział okoliczności w postaci schorzeń towarzyszących, mianowicie pacjent jest dość znacznie obciążony kardiologicznie, po zawale serca, po zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych z niską frakcją wyrzutową serca. Tego rodzaju zabiegi wykonywane są w warunkach pracowni terapii wewnątrznaczyniowej, odpowiednio wyposażonej i przygotowanej na tego rodzaju pacjentów. Zabiegi stentowania, czyli poszerzania z założeniem stentu do zwężonych tętnic szyjnych wewnętrznych, wykonywane są w osłonie neuroprotekcji, to znaczy zanim zostanie założony stent i rozprężony przy pomocy balonu w naczyniu, zakładany jest cały system, który ma chronić pacjenta przed udarem śródzabiegowym. Zabiegi te wykonywane są w znieczuleniu miejscowym, czyli nasionkowym, po podaniu lignokainy. Po znieczuleniu prawej okolicy pachwinowej nakłuto tętnicę udową w kierunku dogłowowym, a następnie zacewnikowano oś biodrową oraz aortę brzuszną, piersiową i dopiero z łuku zacewnikowano tętnicę szyjną wspólną. Następnie wykonano badanie kontrastowe, które pozwoliło potwierdzić ustalone wcześniej na podstawie badań obrazowych rozpoznanie. Kolejnym etapem było sforsowanie miejsca zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej i założenie systemu do neuroprotekcji. Rozpięto go powyżej opisywanej zmiany i dopiero wówczas wprowadzono stent naczyniowy. Stent obejmuje okolicę rozwidlenia tętnicy szyjnej wspólnej, a więc sięga od powyżej górnego brzegu blaszki miażdżycowej do tętnicy szyjnej wspólnej. W wykonanym badaniu kontrastowym nie uwidoczniono ubytków kontrastu w zakresie unaczynienia tętnic mózgowych. System do neuroprotekcji złożono oraz usunięto. Wycofano również koszulkę naczyniową do wysokości osi biodrowej. Następnie koszulka została usunięta i na miejsce nakłucia tętnicy udowej założono pelotę uciskową. Przez cały okres trwania zabiegu pacjent był stabilny w zakresie układu krążenia oraz nie wystąpiły u niego żadne objawy neurologiczne. Po krótkotrwałej obserwacji pacjent został przewieziony do oddziału chirurgii naczyniowej, gdzie był poddany dalszej obserwacji. Pacjent został wypisany do domu w drugiej dobie z zaleceniem zgłoszenia się do wojewódzkiej poradni chorób naczyń celem kontroli po miesiącu od wykonania zabiegu.